Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Witam was w kolejnym Kina poleca lubię. Słuchajcie, dzisiaj na warsztat bierzemy morderstwo w Orient Expressie. Byłyśmy ostatnio z Natalią w kinie i powiem wam tak. Ja morderstwo czytałam dawno, dawno temu. Natomiast jako, że większość książek Agaty Christie mi się podobała, to ta podobała mi się również. Zaskakująca, taka... troszkę niewiarygodna, ale przyjazna do czytania. Jeżeli chodzi o film, powiem wam szczerze, że jak tylko słyszałam, że ma być ekranizacja, to stwierdziłam, że idę. Nawet się zbytnio nie przyglądałam obsadzie aktorskiej, więc byłam strasznie miło zaskoczona. Naprawdę Willem, Johnny, po prostu, czy Michelle, nawet Penelope. Że tak powiem, jeżeli chodzi o obsadę aktorską, to jest mistrzostwem świata. Natomiast co do samego filmu, tak? Luksusowy pociąg rusza, wpływowy biznesmen zostaje w trakcie jazdy zaszlachtowany i tutaj detektyw, nasz Herkuli, musi ogarnąć, kto jest mordercą w czasie, kiedy stoją zasypani w zaspie. Słuchajcie, powiem wam tak, opinie czytałam różne. Część osób nie zachwycał film, ale twierdzi, że ekranizacja jest całkiem niezła. Części osób nawet nie podobała się obsada aktorska. Ja powiem wam szczerze, że wyszłam z tego filmu oczarowana. Widoczki są przepiękne. Naprawdę tutaj te wstawki filmowe, które właśnie przedstawiały jadący pociąg, nie ukrywam, że mnie osobiście bardzo odpowiadały, bardzo mi się podobały. Obsada aktorska naprawdę jest wybitna i zagrane jest to w bardzo dobry sposób. Muzyka jest dobra, ekranizacja powieści, że tak powiem, wiadomo czego się z tym można spodziewać i naprawdę jak dla mnie bardzo przyjazne spędzone prawie 2 godziny, bo film trwa 1:54. Powiem wam szczerze, że jeżeli zastanawialiście się, czy pójść, zwłaszcza jeśli jesteście w szkołach, bo będąc tak naprawdę już w kinie, się dowiedziałam, że to jest lektura. Za moich czasów nie było to lekturą. Także jeżeli komuś jako lektura tutaj dam, to można sobie jak najbardziej film obejrzeć. Zresztą nawet jeżeli już jesteście po szkole, w starszym wieku, również wam ten film polecam. Jest bardzo fajny, bardzo przemyślany. Co prawda całość, że tak powiem, historycznie jest właśnie bardzo wręcz nieprawdopodobna. Natomiast... mnie osobiście podobało się bardzo, bardzo fajne przedstawione. Jest tak bardzo przerysowany nasz główny tutaj detektyw, tak? Jego specyficzne podejście, jego jakieś takie natręctwa i tak dalej są przedstawione w bardzo fajny sposób, ale też tak naprawdę jakieś takie przewidywanie pewnych sytuacji, pewnych zachowań bardzo, bardzo przypadło mi do gustu. Także ja wam osobiście z czystym sumieniem Morderstwo w Orient Expressie polecam. Takie mocne 8,5, może nawet 9 na 10. Mnie się film bardzo podobał. I cóż, jak na ekranizację książki naprawdę zdecydowanie polecam. Więc jeżeli widzieliście, to czekam na wasze opinie w komentarzach i standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane. Pozdrawiam z kina, trzymajcie się i cześć!